U części wierzących pokutuje pogląd, że chrześcijanie nie powinni się mieszać czy angażować w politykę. Jest to absolutnie niebiblijny pogląd, fałszywy i wszczepiony nam, szczególnie tutaj po tej ciemnej stronie żelaznej kurtyny, pogląd przez przedstawicieli służb specjalnych, którzy wniknęli do kościołów po to, by je przemienić od wewnątrz. I tak kościoły w ramach państw tego bloku komunistycznego po początkowej próbie całkowitego zlikwidowania, która się nie udała, miały spełniać taki walor, powiedzmy, kulturowy, czy być takim kwiatkiem do kożucha dla życia społecznego. Miały być pewnym takim wentylem dla ludzi, którzy już są tak bardzo jacyś zdewociali czy religijni, że już muszą, to żeby sobie te kościółki mieli, ale żeby te kościółki zajmowały się tylko jakimiś takimi sprawami czysto religijnymi, czysto wewnątrzkościelnymi, a żeby absolutnie nie mieszali się do życia społecznego, gdzie partia ma sprawować rząd dusz. Oczywiście w historii komunizmu, szczególnie polskiego, były pewne wyjątki, na przykład kiedy rozgrywała się batalia o przyszłość ziem tak zwanych odzyskanych, czy o utrzymanie tam polskości, wtedy użyto tu kościołów, kościoła katolickiego, kościoła luterańskiego przede wszystkim, do zwalczania wpływów niemieckich na tych terytoriach. Wtedy władza komunistyczna i agentura wiedziały, że w tym zakresie w polityce można posłużyć się kościołami. Zbudowała dość solidną agenturę i ją w tym celu wykorzystywała. Oczywiście można się zgodzić, że z punktu widzenia polskiej racji stanu ten cel był dobry i wcale nie chcę go tu potępiać, tylko pokazuje pewną taką arbitralność władzy komunistycznej, która raz używała kościoła do celów politycznych, ale w większości przypadków starała się wprowadzić tam przekonanie, że wszelkie zaangażowanie społeczne kościoła poza sprawami wewnętrznymi, i może jakąś niewielką działalnością charytatywną, jest takie niechrześcijańskie, nieboże. Jest jakimś zamachem zarówno na państwo, jak też i jakąś taką pychą czy dążnością do wywierania wpływu i sprawowania władzy chrześcijan. Oczywiście, kiedy bezstronnie spojrzeć na Biblię, jest tam wyraźny nakaz angażowania się w politykę. Mamy go sformułowanego w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział, wersety od 1 do 2. Przede wszystkim więc napominam, tu zrobię pauzę, by stwierdzić, że nie jest to jakieś takie drugorzędne, powiedzmy, nauczanie apostoła Pawła skierowane do jakichś tylko niewielkich grup ludzi, ale jest to nauczanie poprzedzone takim wstępem, przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Inaczej mówiąc, mamy modlić się o przywódców, byśmy mogli spokojnie rozwijać się w tych dziedzinach, które Bóg dla człowieka przeznaczył, czyli pobożność, byśmy mieli swobodę wyznawania wiary w Boga, byśmy mieli swobodę rozwoju naszego duchowego i uczciwości, czyli żebyśmy mieli swobodę do działalności gospodarczej. I teraz pytanie kluczowe. Jeśli mamy o coś tak gorliwie się modlić, bo tutaj jest dwa mocne takie grupy nacisku. Pierwsze to jest przede wszystkim, więc napominam, a później jest zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia, czyli jest tak dość bogato, tak za pomocą kilku określeń zaprezentowana ta postawa modlitwy, czyli że ma nam bardzo zależeć na tych ludziach, którzy kierują państwem, żeby oni prowadzili te państwa właśnie do takiego stanu, żeby zarówno życie duchowe, jak i życie gospodarcze mogło w pełni wolności rozkwitać w tych państwach. Jeżeli za pomocą takich dwóch środków wyrazu jesteśmy przymuszani, znaczy napominani, czy mamy nakaz Boży, żeby się w to angażować, to jeśli mamy inny wpływ niż modlitwa na ten wymiar życia i jesteśmy bierni, to czyż nie grzeszymy? Czyż mieści nam się w głowach sytuacja, że możemy o jedną rzecz się gorliwie modlić, prosić Boga, by zaingerował w ten aspekt naszego życia, ale kiedy możemy sami coś zrobić w tej sprawie, kiedy Bóg pozwala nam dokonać zmiany naszymi czynami, wtedy my okazujemy bierność? Przecież to by była jakaś aberracja umysłowa. Chcę pokazać też, jak to działa,
na przykładzie jednego państwa, które kiedyś stanowiło jedną integralną całość. Północ tego państwa była bardziej rozwinięta, a południe mniej. W pewnym momencie, w wyniku splotu historycznych okoliczności, to państwo podzieliło się na dwa państwa. Bogatsza część, północna, przypadła komunistom. Biedniejsza część przypadła, mówiąc językiem komunistów, kapitalistom. Mam na myśli tu Koreę, która dzisiaj się nazywa jedna północna, a druga południowa. Przypominam, że Korea Północna była bogatszym państwem wcześniej. Jak dzisiaj wygląda po kilkudziesięciu latach różnego systemu politycznego na północy i południu tego kraju, jak wygląda życie tych ludzi? O życiu gospodarczym nie warto wspominać. W jednym z tych państw dochodzi do aktów kanibalizmu z głodu. Tak komunizm, tak można powiedzieć, socjalizm doprowadził tych ludzi do tak skrajnej nędzy i zacofania. Nie mówię już nawet o tym, jak daleko, jeśli chodzi o technologię, ci ludzie są zacofani, ale jeśli chodzi o sam fakt możliwości zdobycia pożywienia. Drugie państwo rozwija się wspaniale, jest jednym z azjatyckich tygrysów, eksportuje swoje produkty na cały świat, ma niekiedy dwucyfrowy wzrost gospodarczy na rok, jest potentatem, który także w Polsce jest znany z niektórych swoich wyrobów, ale nie warto o tym mówić, ponieważ jest to dość wszystkim sprawa znana. Zobaczmy, jak wygląda życie duchowe, jak chrześcijaństwo, na którego rozwoju tak rzekomo zależy tym chrześcijanom, którzy twierdzą, że w politykę nie należy się angażować, jak to chrześcijaństwo rozwija się w różnych politycznych systemach. Jak wyglądają Kościół, jak wygląda ewangelizacja, jak wygląda swoboda życia chrześcijańskiego czy ogólnie religijnego w Korei Północnej. Czy rzeczywiście nie ma to żadnego wpływu polityka na życie duchowe tych ludzi? Zobaczmy z kolei, co dzieje się po drugiej stronie żelaznej tej kurtyny. Największe kościoły w świecie, gdzie dzisiaj się znajdują? Właśnie w Korei Południowej. Są tam kościoły, które jeden konkretny kościół, czyli zbór, mówiąc tą terminologią protestancką, liczy ponad 500 000 wierzących. Jeden kościół, a takich kościołów o setkach tysięcy członków jest tam więcej. Jest to jeden z najbardziej misyjnych krajów azjatyckich. Misjonarze koreańscy, spotkałem ich osobiście nawet we Lwowie, gdzie zakładali kościół. Jeżdżą na Bliski Wschód, też są Azjatami, także troszeczkę mają łatwiej w tych krajach islamskich. Także zobaczmy, jak bardzo system polityczny wpłynął na życie duchowe całego kraju. Wcześniej był to kraj buddyjski, dzisiaj jest to kraj prawie że w większości chrześcijański, a jeśli chodzi o tą najbardziej świadomą część społeczeństwa, to już śmiało można tak powiedzieć. Nie tylko, że tam rozwinął się Kościół, ale też wysłał na cały świat swoich misjonarzy. Wszystko to zależało od innych ustrojów politycznych. Mamy tych samych ludzi, którzy jeszcze kilkadziesiąt lat temu żyli w jednym państwie, a w ciągu kilkudziesięciu lat nastąpiła ogromna zmiana, jeśli chodzi o życie gospodarcze i życie religijne i chrześcijańskie. Czy dalej znajdzie się ktoś, który powie, że polityka nie ma wpływu na chrześcijaństwo i dlatego chrześcijanie powinni odrzucać zaangażowanie w sprawy polityczne?